zadaniem jest zrobić kwiat tatajski. Także siadajcie, zapraszam was. Dostajecie cepaczkę. Po pół kubeczka, podzielcie, bo pół kubeczka na drużynę. 36, dobrze. 36 jest taka mocna. Już. Dobra, już. A, przepraszam. Dobra. To już kończycie, zobaczcie. Tak.4, 5, 6, 7. Super! Słuchaj, dawaj jeszcze. Nie lubię. Ej, tam. Jak mi się wydaje, że to jest ten klimat właśnie.
troszkę dalej, jak okay. O, jasne, bardzo chętnie. Spójrz na operator. Tak, zrobię. Ma odpowiedź. Musimy iść do domu spotkań z historią. Nie, też nie. To jest pierwsza taka odpowiedź, ale też zła. Patrzysz się ostatnio, tak jak po prostu nie poznaję. Wciągaj, wciągaj. Raz, wdech, zapinaj guziki. No i dopnij do końca, dołóż koszulę. Wsadź porządnie. Dobra, jest dobrze. Ręce w kieszeni, ale tak, żeby jakoś palce cię nie stawały. Musisz wyglądać... Nie, w ogóle nie wyglądasz po męsku. Załóż ręce na talię. Tak, mężczyzna, musisz pokazać swoją pierś. Dobra, słuchaj. Teraz sprzedam ci taki patent, że po prostu wszystkie dziewczyny są twoje. No więc wykorzystujesz najlepszy moment. Kiedy dziewczyna oprze się o barierkę, ty po prostu musisz zrobić klaps. O tak. Dobra, teraz spróbuj zrobić ty. No, nie, ewidentnie ci nie wyszło. Jesteś wariatem. No, szczerze nie mówiłem się tutaj tylko po to, żeby klapsać cię w tyłek. Możemy spróbować jeszcze raz. Okej, okay, coraz lepiej. Myślę, że teraz możemy to spróbować. No, ryjeczkę chcę, nie? Zaczynamy od rzeźby i teraz już szansa zdobycia u mnie prywatnego punktu, bo z tych prywatnych punktów się będzie składać potem naklejka, którą dostaniecie. Co przedstawia ta rzeźba? To jest jednocześnie jej nazwa. Podpowiadam od razu, że nazwa składa się z dwóch słów. Jedno słowo jest przymiotnikiem określającym, która ręczna jest ta pani, a drugi jest to rzeczownik określający jej profesję. Więc jest to rzeźba? Tak. Bardzo dobrze. W którym roku powstał ten rynek? 50. Nie? 49? Bardzo dobrze. W 1949 jaka jest data dzienna? Jest to bardzo znamienna data dla PRL-u. Bardzo dobrze. 22 lipca 1949 oddano. Nie tylko dla PRL-u. Era Nowe Horyzonty zaczyna się w tym roku 22 lipca. I to jest próba odwrócenia historii. No dobrze. To pan tutaj dostaje też zmysłu.